No tak, ja witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym naszym spotkaniu w nowym roku akademickim. Jest nam bardzo miło, że Państwo dołączyliście do naszego seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych. Pozwolę sobie przypomnieć, że te seminaria odbywamy w czwartki, normalnie o godzinie 18, mniej więcej co dwa tygodnie. Ja się nazywam Andrzej Grabowski, tak jak Monika powiedziała, no i dzisiaj przypadł mi zaszczyt moderowania naszej dyskusji. Natomiast właściwym bohaterem naszego spotkania jest pan dr Marcin Krzemiński, który wygłosi nam referat poświęcony ustawodawstwu delegowanemu we Francji. Kilka słów wprowadzenia. Pan dr Krzemiński jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj także ukończył studia prawnicze, najpierw magisterskie, pisząc pod opieką naukową pana profesora Pawła Sarneckiego pracę magisterską, której tytuł pozwolę sobie przytoczyć, bo on chyba także nawiązuje w pewien sposób do tematu dzisiejszego referatu pana doktora Krzemińskiego. Mianowicie ta praca poświęcona była roli Rady Konstytucyjnej w zabezpieczaniu rozgraniczenia kompetencji naczelnych organów władz państwowych we Francji. Następnie pan dr Krzemiński ukończył studia doktoranckie i rozpoczął także swoją praktykę prawniczą. Od 2006 roku wykonywał zawód radcy prawnego, a na uniwersytet powrócił, no nigdy nie stracił kontaktu, ponieważ prowadził zajęcia i działał w ramach Katedry Prawa Konstytucyjnego, ale tak właściwie powrócił na uniwersytet 6 lat temu, kiedy przygotował rozprawę doktorską, także pod opieką pana profesora Sarneckiego, a potem pani profesor Klopczak-Wątor, poświęconą instytucji premiera w V Republice Francuskiej. No i uzyskał stopień doktora nauk prawnych w 2016 roku. Następnie przez dwa lata był zatrudniony na etacie postdoc w ramach takiego grantu opus poświęconego teorii argumentacji konstytucyjnej w państwie prawa. No a od kilku lat pracuje, tak jak już mówiłem, w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jednocześnie, co chciałbym podkreślić, bo tutaj zasługi pana doktora Krzemińskiego są ogromne, także moderuje stronę przeglądu konstytucyjnego i także stronę facebookową i stronę uczelnianą naszego centrum. Także tutaj, tak jak już powiedziałem, jego zasługi są ogromne. No i to wszystko z mojej strony. Jako moderator ja jeszcze będę pisał tutaj na czacie, że bardzo Państwa proszę, tych z Państwa, którzy zechcą wziąć udział w dyskusji, zadawać pytania po referacie, to prosiłbym o zgłaszanie się właśnie na czacie najlepiej poprzez wpis, zgłoszenie się do głosu, ewentualnie tutaj jest taka funkcja podniesienia łapki, raise hand, na którą wystarczy kliknąć i ja wtedy będę wiedział, kto z Państwa chciałby w dyskusji zabrać głos. To wszystko z mojej strony i panie doktorze, proszę bardzo o wygłoszenie referatu. Dziękuję panie profesorze za tak miłe wprowadzenie. Serdecznie witam wszystkich państwa, którzy znaleźli czas, żeby się dzisiaj połączyć. To nieprawda, że ja będę dzisiaj bohaterem tego spotkania. Bohaterki będą dwie. To będzie pierwszą bohaterką jest Rada Konstytucyjna, a drugą bohaterką będzie francuska Rada Stanu. Dzisiejsze moje wystąpienie będzie dotyczyło ustawodawstwa delegowanego, w szczególności ordonansów. I to ustawodawstwo od ponad 100 lat budzi kontrowersje tak co do dopuszczalności i roli w demokracji parlamentarnej, bo tutaj stanowienie ustaw częściowo opuszcza parlament, jak i politycznych implikacji częściowego pomijania właśnie parlamentu w stanowieniu norm o charakterze ustawowym. W pierwszej części referatu przedstawię, ale bardzo krótko, genezę ustawodawstwa delegowanego we Francji, obecne uregulowania i dotychczasowe orzecznictwo w tej kwestii. Natomiast druga część referatu będzie dotyczyła no, pewnego, zdaje się, rodzącego się konfliktu w orzecznictwie Rady Konstytucyjnej i Rady Stanu, a to wszystko na takim tle, że w ostatnich latach
bardzo wzmogła się aktywność rządu, i jeśli chodzi o właśnie wydawanie ordonansów. Według statystyk zebranych przez Senat francuski w latach 2012 do 2018 liczba ordonansów, czyli tego ustawodawstwa delegowanego, przekroczyła liczbę uchwalonych ustaw. I jeszcze bardziej się wzmogła w związku z tą nadzwyczajną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Natomiast w maju tego roku Rada Konstytucyjna wydała, 28 maja dokładnie, taką bardzo ważną i kontrowersyjną decyzję, gdzie diametralnie zmieniła swoje dotychczasowe rozumienie natury prawnej ordonansów i zerwała z utrwalonym orzecznictwem, nie tylko własnym, ale także innych organów sądowniczych, w szczególności Rady Stanu, które było rozwijane już od początku XX wieku. No i ta nowość orzecznicza może mieć wpływ na zachwianie równowagi w stosunkach między egzekutywą a legislatywą we Francji, wywoływać dysharmonię w orzecznictwie, a także może też wywrzeć istotny wpływ na praktyczne możliwości jednostek w kontestowaniu aktów tego rodzaju na drodze prawnej. I tego będzie dotyczyła druga część mojego refaktu. Jeśli chodzi o taki króciutki rys historyczny, to pierwsze, znaczy pomijając pewne takie efemeryczne akty prawne związane z przesileniami politycznymi w XIX wieku z różnymi stanami wyższej konieczności, to takie już regularne ustawodawstwo delegowane pojawiło się pod koniec III Republiki w okresie I wojny światowej, kiedy to parlament zaczął upoważniać rząd do wydawania dekretów z mocą ustawy, to były tak zwane dekrety pla. Upoważnienie takie określało cel planowanej regulacji i zakres czasowy upoważnienia, a z kolei te wydawane w ramach upoważnienia akty rządowe musiały być później zatwierdzone przez parlament. Stopniowo w czasie międzywojennym parlament wycofywał się tak naprawdę z pełnienia funkcji ustawodawczej, natomiast apogeum tego zjawiska nastąpiło pod koniec III Republiki, tak naprawdę stanowiła jego kres, kiedy 10 lipca parlament przekazał pełnię władzy marszałkowi Pétainowi. Po wojnie uchwalona Konstytucja IV Republiki wprost zakazywała delegowania uprawnień ustawodawczych, ale praktyka poszła w kierunku przeciwnym i już w 1948 roku uchwalono pierwszą ustawę, tak zwaną ustawę ramową, loi cadre, która upoważniała, podobnie jak w przypadku poprzedniej praktyki, rząd do wydawania aktów z mocą ustawy. I również w przypadku IV Republiki to delegowanie uprawnień zakończyło żywot tej formacji ustrojowej, ponieważ 3 czerwca 1958 roku parlament wyrzekł się swojej innej zasadniczej funkcji ustrojodawczej, udzielając rządowi generała de Gaulle'a specjalnego pełnomocnictwa do opracowania projektu nowej konstytucji. Obecnie stanowienie ordonansów wprost reguluje konstytucja w artykule 38 i stanowi ona w zasadzie konstytucjonalizację tej wcześniej wykształconej praktyki. Przy czym nałożono pewne ograniczenia. Ordonansy nie mogą dotyczyć spraw zarezerwowanych dla ustawy organicznej, nie mogą dotyczyć ustaw finansowych i ustaw o finansowaniu zabezpieczenia społecznego, tych, które wskazuje artykuł 47 Konstytucji. Przedkładając projekt ustawy rządowej, rząd powinien precyzyjnie wskazać parlamentowi skutek, jaki chce osiągnąć przez wydanie ordonansów, dziedziny, w jakie zamierza wkroczyć, a upoważnienie daje możliwość egzekutywie do wkroczenia drogą właśnie tego aktu wydanego przez rząd w materie przypisane do domeny ustawowej. Upoważnienie to wygasa z upływem terminu określonego w ustawie upoważniającej. I tutaj pewna taka
uwaga natury praktycznej. Formalnie upoważniony jest rząd, ale wydanie ordonansu następuje na posiedzeniu Rady Ministrów, w której uczestniczy prezydent Republiki i zasięgnięcia wcześniej opinii Rady Stanu. Do wydania ordonansu potrzebny jest podpis prezydenta, ale faktycznie opracowywanie tego ordonansu, projektu ordonansu następuje w obrębie służb podległych premierowi w ramach Sekretariatu Generalnego Rządu. On to albo wręcz opracowuje cały projekt, albo koordynuje pracę poszczególnych ministrów. Niemniej jednak ze względu na to, że prezydent podpisuje ordonansę, w czasie koabitacji raczej rządy nie są skłonne do korzystania z tej ścieżki stanowienia aktów ustawodawczych z tego względu, że w 1986 roku prezydent Mitterrand odmówił podpisania kilku ordonansów. Jakkolwiek w doktrynie sporne jest, do tej pory nie zostało to rozstrzygnięte, jest kilka różnych koncepcji, czy prezydent może, a jeśli może, to w jakim zakresie odmówić podpisania ordonansu. No tak czy inaczej prezydent tak uczynił i istnieje taka groźba w okresie koabitacji, że prezydent może nie podpisać ordonansu, to wtedy rząd czy premier ma po prostu gotową ścieżkę parlamentarną. Wówczas może skorzystać z tej klasycznej formy stanowienia aktów o charakterze ustawodawczym. To jest tak, to upoważnienie parlamentu jest pierwszym elementem stanowienia ordonansów. Drugą częścią tej procedury jest zatwierdzanie ordonansu przez parlament, przy czym nie jest to takie bardzo proste z tego względu, że konstytucja wymaga przedłożenia przez rząd w okresie trwania udzielonego upoważnienia projektu ustawy zatwierdzającej ordonans, a sankcją nieprzedłożenia takiego projektu jest wygaśnięcie takiego ordonansu. Złożenie projektu ustawy zatwierdzającej wywołuje skutek w postaci utrzymania w mocy ordonansu, ale nie gwarantuje, że taka ustawa zostanie rozpatrzona. I bardzo często się zdarza, że taka ustawa końcowo nie zostaje uchwalona, natomiast ordonans zachowuje swoją moc prawną. W 2008 roku wprowadzono w noweli Konstytucji również zmiany do artykułu 38 dotyczącego ordonansów, a to dotyczyło wprowadzenia wymogu, aby taki ordonans był zatwierdzany w sposób bezpośredni, aby wykluczyć wcześniej wykształconą w orzecznictwie taką instytucję domniemanego zatwierdzenia ordonansu. Z tego względu, że powodowało to dosyć dużą niepewność co do stanu prawnego, nigdy nie wiadomo było, bo tak naprawdę to, czy dany ordonans został nie wprost zatwierdzony przez parlament poprzez odwołanie się na przykład do jego regulacji, to było dopiero sprawdzane in casu przez sąd w danym postępowaniu, no i rodziło też pewne ryzyka co do rozbieżności w orzecznictwie. I aby to ukrócić, w 2008 roku wprowadzono wymóg tego zatwierdzenia czy też ratyfikacji bezpośredniej ordonansu ze wskazaniem na zamiar parlamentu ratyfikowania tego, a nie innego aktu ustawodawstwa delegowanego. Ja się tutaj zatrzymałem na tej kwestii z tego względu, że to będzie miało dosyć istotne znaczenie później przy omawianiu tej kontrowersyjnej decyzji Rady Konstytucyjnej. Jeśli chodzi jeszcze o charakter prawny ordonansów, to do niedawna uważano zgodnie, że nierozpatrzenie projektu ustawy zatwierdzającej powoduje pozostawanie ordonansu w mocy, tak jak już powiedziałem, ale nie jako aktu ustawodawczego równego ustawom, ale jak to się mówi w doktrynie francuskiej, jako aktu reglamentacyjnego, aktu o charakterze bardziej administracyjnym, to znaczy niosącego normy generalne i abstrakcyjne, ale pochodzącego od władzy wykonawczej, co się przekłada na sposób kontestowania tego
aktu. I to było, to nie, nie była, nie, nie budziło żadnych kontrowersji zarówno w orzecznictwie Rady Konstytucyjnej, Rady Stanu, czy Sądu Kasacyjnego, czy Trybunału Kompetencyjnego, który jest taki trybunał rozstrzygający konflikty kompetencji pomiędzy sądownictwem powszechnym a administracyjnym. Jeszcze dosyć istotną kwestią, jeśli chodzi o ordynansy, jest to, że tak naprawdę jeśli chodzi o proces ustawodawczy, ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale jeśli chodzi o proces ustawodawczy we Francji, tak naprawdę to rząd ma największe środki działania, jeśli chodzi o możliwość spowodowania, żeby dana ustawa została w końcu uchwalona, z tego względu, że procedura ustawodawcza we Francji jest taka dosyć nieśpieszna przez tą procedurę nawet żeglowania projektu ustawy między izbami aż do momentu przyjętego zgodnie tekstu. Natomiast głównie rządowi przysługują środki, które w jakiś sposób przyspieszają, wręcz zmuszają parlament do przyjęcia ustawy, co również ma znaczenie w przypadku ustaw zatwierdzających, bo czasami rządowi nie zależy na tym, aby taka debata nad ustawą się odbyła. Jeśli chodzi o status prawny ordonansów, to w doktrynie on jest w zasadzie od samego początku, znaczy głównie od początku Piątej Republiki przedmiotem kontrowersji. Z jednej strony wskazuje się, że jest to jakieś delegowanie władzy ustawodawczej na władzę wykonawczą, a z drugiej wskazuje się, że jest to raczej czasowe rozszerzenie zakresu władzy reglamentacyjnej, gdzie organy władzy wykonawczej mogą wkraczać w kompetencje, w domenę ustawy. Pierwszy pogląd jest oparty na kryterium materialnym i zakłada, że ordonanse są aktami ustawodawczymi od chwili ich podpisania. I nie tylko dlatego, że mogą właśnie wkraczać w materię ustawową i zmieniać ustawę, ale również dlatego, że nie mogą być zmieniane przez rząd po upływie terminu zakreślonego przez parlament. I to jest stanowisko, które przeważa głównie wśród doktryny prawa konstytucyjnego. Natomiast drugi pogląd jest oparty na kryterium formalnym i zakłada, że parlament upoważnia rząd do czasowego rozszerzenia swojej władzy reglamentacyjnej, zaś sam ordonans jako akt pochodzący od egzekutywy pozostaje aktem reglamentacyjnym. Pogląd ten jest zbieżny z orzecznictwem Rady Stanu, przynajmniej do momentu zatwierdzenia przez ustawę. W tym orzecznictwie Rady Stanu już od 1907 roku ordonanse mają taką samą naturę prawną jak poprzednio dekret Loi czy Loi Cadre. W praktyce oznacza to oddanie ordonansów pod kontrolę Rady Stanu aż do momentu zatwierdzenia ustawą, ponieważ do momentu zatwierdzenia ustawą Rada Stanu, jak i do niedawna Rada Konstytucyjna uważały te ordonanse za akty reglamentacyjne. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, to nawet mimo tej ostatniej decyzji Rady Konstytucyjnej, że od momentu zatwierdzenia ustawowego domyka się ta procedura przewidziana w artykule 38 i wówczas te ordonanse stają się aktami w pełni ustawodawczymi. Zanim przejdę do omawiania tej kontrowersyjnej decyzji Rady Konstytucyjnej z 28 maja 2020 roku, powiem kilka słów na temat trybu wydania decyzji. Tak bardzo, bardzo ogólnie powiem na temat procedury związanej z priorytetowymi pytaniami co do konstytucyjności ustaw. Ta procedura akurat w tym przypadku nie odgrywała istotnej roli, ale jej przedstawienie pozwoli lepiej zrozumieć skutki zmiany linii orzeczniczej Rady Konstytucyjnej. Ta decyzja Rady Konstytucyjnej została wydana właśnie w trybie pytania priorytetowego dotyczącego konstytucyjności. To jest instytucji wprowadzonej nowelą Konstytucji z 2008 roku. Tak naprawdę ona zaczęła funkcjonować w 2010, kiedy weszła w życie ustawa organiczna implementująca tą zmianę Konstytucji.
I ta nowela pozwoliła po raz pierwszy we Francji badać konstytucyjność ustaw a posteriori. Przełamała ten taki mit ustawy jako woli powszechnej, który jest ciężki do zakwestionowania, no, obecny we Francji aż do XX wieku. Co ciekawe, ta decyzja Rady Konstytucyjnej, o której za chwilę będę mówił, zapadła dokładnie w 10. rocznicę wydania pierwszego orzeczenia w tym trybie. Nieco upraszczając, ta procedura polega na tym, że sąd rozpoznający konkretną sprawę, w toku której strona postępowania podniesie zarzut co do konstytucyjności regulacji o charakterze ustawowym, tutaj sąd nie może działać z urzędu, i tutaj ważne są te dwa ograniczenia co do przedmiotu kontroli i wzorca kontroli. Przedmiotem kontroli może być tylko i wyłącznie akt o charakterze ustawowym, a wzorcem kontroli może być tylko i wyłącznie regulacje rangi konstytucyjnej odnoszące się do praw i wolności. I ten sąd wedle swego uznania, bo taki wniosek nie jest dla niego wiążący, może przekazać pytanie prawne odpowiednio do sądu kasacyjnego albo do Rady Stanu, które stanowią taki rodzaj filtra dla pytań priorytetowych, badają zachowanie wymogów formalnych oraz istnienie tak zwanej poważnej wątpliwości zawartej w takim pytaniu priorytetowym. Z kolei Rada Konstytucyjna, rozpatrując takie pytanie priorytetowe, jeżeli stwierdzi niekonstytucyjność takiego przedmiotu kontroli, jakiejś dyspozycji ustawodawczej, deroguje orzeczenie Rady, deroguje je z systemu prawnego i co do zasady ma skutki pro futuro, chyba że Rada orzeknie inaczej. Już tutaj te niuanse nie będę w tej chwili wchodził, bo one nie mają akurat w tym kontekście większego znaczenia. Jeśli chodzi o w ogóle samą nazwę, to priorytetowe pytanie w kwestii konstytucyjności, to priorytetowość tego pytania polega na tym, że sąd rozpoznający sprawę, rozważając niezgodność danej normy, która miała być zastosowana po pierwsze z umowami międzynarodowymi, po drugie z konstytucją, priorytet powinien dać badaniu konstytucyjności tej normy. Przedmiotem, jeśli chodzi już o tą decyzję Rady Konstytucyjnej z 28 maja tego roku, przedmiotem były kwestie bardzo szczegółowe i odnosiły się do procesów przygotowywania inwestycji w zakresie instalacji produkujących energię elektryczną. Rada wówczas orzekła częściową i ograniczoną w czasie niezgodność, niekonstytucyjność rozwiązań nieprzewidujących konsultacji społecznych na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na tego typu inwestycje, ponieważ artykuł 7 Karty Środowiska Naturalnego z 2003 roku, to jest część francuskiej konstytucji, proklamuje prawo każdego do uczestniczenia w przygotowywaniu decyzji publicznych mających wpływ na środowisko na zasadach określonych i co ważne, zasadach określonych ustawą. I teraz, jeśli chodzi o przedmiot kontrowersji związanych z tą decyzją, to mimo że on dotyczyła na kwestii wysoce specjalistycznych i odległych w czasie, to istotne jest właśnie to, że ta Karta Środowiska Naturalnego stanowiąca część Konstytucji wymaga ustawowego uregulowania warunków i zakresu udziału czynnika społecznego w tych decyzjach mających wpływ na środowisko, a rozpoznając sprawę, Rada Konstytucyjna stwierdziła stan niekonstytucyjności ustaw z dniem 1 września 2013 roku, kiedy to wszedł w życie właśnie ordonans wprowadzający stosowne rozwiązania. Jednak w tym przypadku, mimo złożenia przez rząd projektu w zakreślonym ustawą upoważniającą terminie, ustawa ta nie została uchwalona. Ordonans nie został zatwierdzony przez parlament. Więc odwołując się do dotychczasowego, zgodnego orzecznictwa wszystkich pionów sądownictwa we Francji, należałoby taki akt uznać za akt reglementacyjny, nie akt ustawowy. Natomiast w tej decyzji Rada Konstytucyjna stwierdziła, że skoro zgodnie z artykułem 38 Konstytucji upływ tego terminu wskazanego w ustawie upoważniającej,
powoduje to, że postanowienia ordonansu w takim zakresie, w jakim dotyczą domeny ustawowej, mogą być zmienione tylko już w drodze ustawy, a z tego według Rady wynika wniosek, że od tego momentu, czyli od momentu upływu tego terminu wskazanego w ustawie upoważniającej, te przepisy powinny być uważane za regulacje ustawowe. I dlatego zdaniem Rady, mimo niezatwierdzenia ordonansu, został wypełniony wymóg ustawowej regulacji warunków i zakresu tej publicznej partycypacji od dnia wejścia w życie tego właśnie ordonansu. Już poza motywami zawartymi w samej decyzji, taką drogą trochę półoficjalną, czyli w komentarzu zamieszczonym na stronie Rady Konstytucyjnej, nieco stonowano wydźwięk tego orzeczenia, wskazując, że uznanie tych ordonansów za ordonansów, co do których nie uchwalono ustawy zatwierdzającej, a upłynął termin wskazany w ustawie upoważniającej, to uznanie ich za akty ustawodawcze nie podważają możliwości zaskarżania ich z innych względów niż zgodność z konstytucyjnie gwarantowanymi prawami i wolnościami. No i teraz ta zmiana orzecznictwa przez Radę Konstytucyjną wywołała dosyć duże kontrowersje, jak i perturbacje natury praktycznej. Przede wszystkim Rada Konstytucyjna odstąpiła od swojego własnego ugruntowanego poglądu, zgodnie z którym te niezatwierdzone ordonanse nie mają charakteru aktów ustawowych. Rozumowanie Rady Konstytucyjnej jest też krytykowane w ten sposób, że z faktu, iż po upływie okresu upoważnienia ordonanse nie mogą być już modyfikowane aktami reglamentacyjnymi, wcale nie wynika logiczny wniosek, że są one aktami o charakterze ustawowym. Z tej okoliczności wynika jedynie to, że skoro w ramach upoważnienia parlamentu wkraczały one w domenę ustawową, to po upływie okresu upoważnienia egzekutywa po prostu już tego nie może czynić, natomiast nie zmienia to charakteru istoty tego aktu prawnego. Z komentowanej decyzji wynika też, że Rada Konstytucyjna tak naprawdę faktycznie pozbawiła znaczenia prawnego zmianę wprowadzoną, o której mówiłem w 2008 roku, która to miała na celu wzmocnienie parlamentu w postaci właśnie dodania tego wymogu wyraźnego zatwierdzenia ordonansu. Zmiana ta wymuszała na rządzie podejmowanie działań zmierzających do uchwalenia ustawy zatwierdzającej pod rygorem właśnie pozostawienia reglamentacyjnego charakteru ordonansu i poddania go kontroli Rady Stanu, przy czym ta kontrola jest możliwa w o wiele szerszym zakresie niż to robi Rada Konstytucyjna. I gdyby pogląd wyrażony w tej decyzji się upowszechnił, to konstytucyjny wymóg wyraźnego zatwierdzenia ordonansu tak naprawdę byłby pozbawiony skutków prawnych, skoro ten sam efekt wywołałby sam upływ terminu określonego w ustawie upoważniającej. Natomiast konstytucja wyraźnie wskazuje, że zatwierdzenie ordonansu jest możliwością daną parlamentu, a nie obowiązkiem parlamentu. I w tym kontekście Rada Konstytucyjna, zrównując w skutkach prawnych to wyraźne zatwierdzenie przez parlament ordonansu i jego brak, wyrażony przez Radę Konstytucyjną jest w zasadzie sprzeczny z treścią artykułu 38 Konstytucji w takim brzmieniu, jak został mu nadany w 2008 roku. Ta decyzja Rady Konstytucyjnej wskazuje się, że osłabia również pozycję parlamentu. I to też wbrew intencji ustrojodawcy z 2008 roku, gdzie celem było wzmocnienie roli parlamentu, a to osłabienie polega na tym, że pozbawiła w zasadzie realnego znaczenia ten drugi etap wprowadzania regulacji drogą ordonansu, czyli najpierw drugi etap parlamentarny. Pierwszy etap to jest uchwalenie ustawy upoważniającej, a drugi etap uchwalenie ustawy zatwierdzającej. I z tej decyzji wynikałoby, że tak naprawdę ten drugi etap nie ma żadnego znaczenia. A jest to dosyć istotne z tego względu, że w czasie uchwalania ustawy upoważniającej
Parlament sprawuje faktyczną kontrolę nad wydawaniem ordonansu w ten sposób, że może po pierwsze odmówić zatwierdzenia ordonansu, po drugie w czasie prac nad ustawą zatwierdzającą prowadzona jest dyskusja publiczna nad regulacjami i nierzadko wprowadzane są zmiany do ustanowionych przez rząd regulacji. Natomiast też dosyć istotnym argumentem jest to, że to zatwierdzenie ma takie znaczenie polityczne i wręcz symboliczne, ponieważ parlament wówczas pokazuje w ten sposób egzekutywie, komu przynależy władza ustawodawcza, a akt pochodzący od rządu ma o wiele mniejsze znaczenie i jest w o wiele szerszym zakresie kwestionowany. To zatwierdzenie przez parlament, które jest właśnie tym dalszym etapem procedury określonej w artykule 38, tak naprawdę podnosi rangę regulacji ordonansu do rangi ustawowej, a nie robi tego sam upływ czasu, tak jakby chciała Rada Konstytucyjna w tej komentowanej decyzji. W wyniku tej decyzji to wzmocnienie pozycji rządu względem parlamentu polega też na tym, że tak naprawdę rząd nie będzie już zdeterminowany do podejmowania wysiłków mających na celu doprowadzenia do uchwalenia ustawy zatwierdzającej. A tak jak już powiedziałem, rząd posiada wiele proceduralnych środków, aby to zintensyfikować te prace, czy wręcz wymusić na parlamencie przyjęcie ustawy. A to może skutkować unikaniem publicznej debaty na temat wprowadzonych ordonansem regulacji. A jest to o tyle istotne, że o ile prace parlamentu są co do zasady jawne, to prace rządu nad ordonansem są co do zasady niejawne. Bardziej stonowana krytyka tej decyzji wskazuje na to, że być może Rada przez swoją decyzję wysyła do parlamentu sygnał, aby w większym stopniu poświęcił on swoją uwagę kwestii zatwierdzania ordonansu, bo rzeczywiście te ustawy zatwierdzające no nie miały zbyt wysokiego priorytetu w pracach Zgromadzenia Narodowego i Senatu. I w końcu na polu orzeczniczym rezultatem tej decyzji Rady Konstytucyjnej, gdyby Rada Stanu przyjęła wyrażony w niej pogląd, byłoby znaczne ograniczenie możliwości kwestionowania legalności takich niezatwierdzonych ordonansów przez adresatów zawartych w nich norm. Wedle dotychczas panującego poglądu taki niezatwierdzony ustawą ordonans pozostawał aktem reglamentacyjnym i mógł być kwestionowany przed Radą Stanu, takim odpowiednikiem Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego mniej więcej, bądź to z taką bezpośrednią skargą związaną z przekroczeniem kompetencji, bądź to w jakimś konkretnym postępowaniu drogą zarzutu bezprawności. Natomiast gdyby uznać taki ordonans po upływie okresu upoważnienia za akt ustawowy, to mógłby on być kwestionowany jedynie w drodze pytania priorytetowego adresowanego do Rady Konstytucyjnej, i wówczas zakres wzorców kontroli byłby drastycznie zawężony i sprowadzał się jedynie do norm określających prawa i wolności w tekstach rangi konstytucyjnej, czyli tak zwanym bloku konstytucyjności. I to ma dosyć istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście wskazanego postępującego wzrostu liczby wydawanych ordonansów, ponieważ no, gdyby ten pogląd się ugruntował, jednostka miałaby o wiele mniejsze możliwości, jeśli chodzi o ochronę prawną przed nadużywaniem władzy przez władzę wykonawczą. Ta decyzja Rady Konstytucyjnej, gdyby trzymać się wskazówek tych danych w jej oficjalnym komentarzu, prowadziłaby też do takiej dosyć dziwnej sytuacji, kiedy Rada Stanu mogłaby orzekać na przykład w zakresie zarzutu przekroczenia upoważnienia ustawowego, natomiast nie mogłaby już samodzielnie kontrolować zgodności regulacji z normami konstytucyjnymi i wówczas musiałaby wystąpić, tak naprawdę sama by nie mogła tego zrobić, tylko na wniosek strony mogłaby wystąpić z pytaniem priorytetowym do Rady Konstytucyjnej. No i tutaj też nie byłoby przecięcia takiego tego doktrynalnego sporu co do charakteru prawnego ordynansów.
czy jest to czasowe rozszerzenie władzy reglamentacyjnej, czy jest to powierzenie rządowi władzy ustawodawczej, bo tak naprawdę stworzona by była kolejna hybryda, bo w zakresie kontroli formalnej i zakresu regulacji taki akt traktowany byłby jako akt reglamentacyjny, natomiast w zakresie kontroli konstytucyjnych praw i wolności byłby traktowany jako akt ustawodawczy. Podnoszony jest też zarzut, że w drodze tej kontrowersyjnej wykładni Rada poszerzyła po prostu swoje kompetencje kosztem kompetencji Rady Stanu, nie oferując jednak jednostkom kwestionującym niezatwierdzone ordynanse podobnego zakresu ochrony, bo ten zakres ochrony by się zmniejszył poprzez pomniejszenie zakresu wzorców kontroli. I jeśli chodzi o praktykę, widoczne są już pierwsze symptomy konfliktu z Radą Stanu na gruncie tego poglądu wyrażonego przez Radę Konstytucyjną. I tutaj może sięgnę do takiej publikacji doktora Padowaniego, który wskazał, że w tej sytuacji Rada Stanu, i też przede wszystkim Rada Stanu, bo to jej przynależą te kompetencje związane z kontrolą legalności aktów reglamentacyjnych, ale to również może dotyczyć sądu kasacyjnego, czy Trybunału Konfliktów nie, ale sądu kasacyjnego, mają trzy takie możliwości. Mogą albo pozostać przy swojej utrwalonej linii orzeczniczej, czyli takiej uznającej niezatwierdzony ordonans za akt reglamentacyjny i odrzucając w całości stanowisko Rady Konstytucyjnej, a w konsekwencji prowadziłoby to do odmawiania przekazywania Radzie Konstytucyjnej pytań priorytetowych kierowanych przeciwko niezatwierdzonym ordynansom. Po drugie, może przyjąć pogląd Rady Konstytucyjnej i odstąpić od swojego własnego ponad stuletniego orzecznictwa. A po trzecie, może przyjąć rozwiązanie pośrednie, w szczególności odwołując się do takiej podpowiedzi w tym komunikacie Rady Konstytucyjnej, w ten sposób, że sięgając do pewnego takiego autonomicznego pojęcia użytego w artykule 61.1, czyli dotyczącego tych priorytetowych, znaczy możliwości kontestowania aktów ustawodawczych kontroli a posteriori, gdzie jest użyte sformułowanie regulacja ustawowa, odwołując się do tego pojęcia, z jednej strony Rada Stanu i Sąd Kasacyjny mogą dopuszczać pytania priorytetowe dotyczące niezatwierdzonych ordonansów, a z drugiej strony zachować swoją kompetencję do ich kontrolowania w zakresie takim czysto formalnym. I jeśli chodzi o praktykę, to Rada Stanu już poprzednio sprzeciwiała się takim podobnym zabiegom zmierzającym do ograniczenia ochrony praw jednostek. I przykładowo w 2000 roku stwierdziło, że mimo wstecznego skutku zatwierdzenia ordonansu dalej kontynuowała rozpoznawanie skargi, bo stwierdziła, że ta ratyfikacja ordonansu miała tak naprawdę celu ubezskutecznić prawo każdego do sprawiedliwego procesu gwarantowanego Europejską Konwencją Praw Człowieka. Natomiast jeśli chodzi o to orzecznictwo Rady Stanu, które bardzo skąpe, bo ze względu na bardzo krótki okres czasu, ale jednak to, które się pojawiło po decyzji Rady Konstytucyjnej, to tutaj rysuje się konflikt. Z pierwszego w tej kwestii orzeczenia Rady Stanu wydanego już 11 czerwca, a więc dwa tygodnie po decyzji Rady Konstytucyjnej, wynika, że Rada Stanu daje wyraz swojemu brakowi akceptacji nowej wykładni Rady Konstytucyjnej. Rada Stanu odmówiła wówczas przekazania do Rady Konstytucyjnej pytania priorytetowego odnośnie niezatwierdzonego ordonansu, co do którego właśnie upłynął termin upoważnienia ustawowego, a więc zgodnie z tym poglądem wyrażonym przez Radę Konstytucyjną, tak naprawdę powinien być to już akt ustawodawczy, uważany za akt ustawodawczy, którego kontrolę powinna sprawować Rada Konstytucyjna w trybie właśnie tych pytań priorytetowych. Natomiast Rada Stanu stwierdziła, że
regulacje zawarte w tym ordonansie nie zostały ratyfikowane, więc skarżący nie mogą powoływać się na ich niekonstytucyjność w ramach pytania priorytetowego. No i właśnie odmówiła przekazania tego pytania z tego powodu do Rady Konstytucyjnej. Więc było to zajęcie stanowiska zupełnie w opozycji do poglądu Rady Konstytucyjnej. I co dosyć istotne, przekaz ten był najprawdopodobniej celowy, ponieważ Rada Stanu nie musiała tego pisać w motywach swojego rozstrzygnięcia, bo tak naprawdę ten wniosek i tak był niedopuszczalny z tego względu, że ta kontestowana regulacja w ogóle nie mogła być przedmiotem, podstawą do wydania rozstrzygnięcia. A mimo to Rada Stanu zawarła taki obiter dictum, wskazując wprost, chyba tak naprawdę adresatem tego była Rada Konstytucyjna, że nie akceptuje tego poglądu. W kolejnym orzeczeniu wydanym 1 lipca 2002 roku Rada Stanu z kolei uznała się za kompetentną do rozpoznania skargi na przekroczenie kompetencji skierowanej właśnie przeciwko niezatwierdzonemu ordonansowi po upływie terminu zawartego w tej ustawie upoważniającej. Ale to z kolei nie musi oznaczać tego stanięcia zupełnie w opozycji, może też jednocześnie oznaczać wpisania się w ten taki bardziej koncyliacyjny scenariusz, czyli z jednej strony akceptujemy tą wykładnię Rady Konstytucyjnej stwierdzającą, że nieratyfikowany ordonans jest aktem ustawodawczym, ale z drugiej strony zachowujemy swoją kompetencję do kontroli tego typu aktu. No i w ten sposób na dzień dzisiejszy wygląda praktyka. W ten sposób wygląda dyskusja, jak na razie tocząca się głównie na blogach i w ramach różnych artykułów prasowych w doktrynie francuskiej, a niektórzy komentatorzy wieszczą, tutaj cytuję, wojnę sędziów o ordonansę w Palais Royal, albo, żeby było śmieszniej, obie rady mają siedzibę w jednym budynku. Dziękuję Państwu bardzo. To tyle, jeśli chodzi o mój referat. Będę bardzo wdzięczny za Państwa uwagi i komentarze. Dziękujemy bardzo za referat i także za przestrzeganie pewnych rygorów czasowych. Doskonałe. No i także przychylam się do tej prośby Pana doktora Krzemińskiego o zgłaszanie się do dyskusji, bo niestety na razie nikt się chyba do dyskusji nie zgłosił. Może tak, żeby nie było takiej niemiłej ciszy. Ja jedną rzecz chciałbym tutaj jako moderator zaproponować do dyskusji, bo ujął mnie ten argument, muszę się przyznać. Od razu powiem, ja nie jestem konstytucjonalistą, więc nie mam tutaj jakiejś wiedzy specjalistycznej, ale ujął mnie ten argument, o którym Pan mówił, a mianowicie, że Rada Konstytucyjna uznała, że jeżeli przepisy tego ordonansu mogą być zmienione już tylko w drodze ustawy, to z tego wynika, że od tego momentu przepisy te powinny być uważane za regulacje ustawowe. I tak patrząc na to z mojego punktu widzenia, czyli punktu widzenia teoretyka prawa, no to wydaje mi się to argument dość podejrzany, w tym sensie, że chyba możemy znaleźć w systemie prawa i w takiej stronie faktycznej prawa, czyli w tym law in action, takie sytuacje, w których postanowienia jakichś aktów normatywnych mogą rzeczywiście być zmieniane wyłącznie przez postanowienia czy przez regulacje będące regulacjami wyższej rangi. No to głównie oczywiście widać w przypadku orzecznictwa, w przypadku tego, że to sądy wyższej instancji uchylają orzeczenia sądów niższej instancji, no ale przy tym mechanizmie no nikt nie powie, że przez to orzeczenie niższej instancji, jeżeli nie zostanie uchylone, to staje się orzeczeniem sądu wyższej instancji. Ja przepraszam za trywialność tego argumentu, ale po prostu mechanizm tej argumentacji Rady Konstytucyjnej no wydaje mi się dość podejrzany. Nie wiem, czy zechciałby Pan to skomentować. No,
moim zdaniem no nie jest to argument przekonujący. No, tak, to jest bardzo istotny i chyba najsilniejszy argument, bo argument natury logicznej. To, że jakimś innym aktem możemy zmienić dany akt, nie czyni z tego aktu zmienianego aktu równej rangi, co akt zmieniający. Z czym trzeba powiedzieć, że to jest argument, który przewijał się w dyskusji, jeśli chodzi o naturę prawną ordynansów i był podnoszony głównie przez konstytucjonalistów. W ogóle jeśli chodzi o ten spór o istotę prawną ordynansów, on się ciągnie co najmniej od początków Piątej Republiki. No i z jednej strony właśnie jest konstytucjonaliści bardziej są przywiązani do tych kryteriów materialnych, czyli jaka jest materia poruszona w danym akcie, a administratywiści do kryteriów formalnych. Są pewne czynione wręcz takie złośliwości. Tam chyba profesor Faworow pisał w ten sposób, że to orzecznictwo Rady Stanu, która uznaje właśnie nieratyfikowane ordonanse za akty reglementacyjne, tutaj cytuję z głowy, jest, ale to było takie ładne sformułowanie, jest bardziej efektem przywiązania do swojej własnej jurysprudencji niż do zasady dyskontynuacji prawa konstytucyjnego. Wskazując, że Rada Stanu przeoczyła wejście w życie nowych regulacji konstytucyjnych. Więc tak, jak najbardziej jest to wydaje się słuszny argument i wcale się nie dziwię, że to akurat pan profesor go podniósł, bo wydaje się, że to jest argument natury logicznej. Dobrze, dziękuję ślicznie. No i zapraszam Państwa do zgłaszania się do dyskusji. Przypominam, no bo tak to tutaj możemy zrobić. Są dwie funkcje, albo przez podniesienie tej rączki, i przez funkcję Raise Hand, albo przez wpis na czacie. Bardzo proszę. No bo nie chciałbym też tej dyskusji tak zdominować przez pytania. O, jest rączka podniesiona. Proszę bardzo. Przez chwilę widziałem, tylko mi umknęło. Była podniesiona rączka od osoby, która występuje, przepraszam, ale nie wiem, bo tutaj nie ma podanego nazwiska, ale występuje jako Władysław. To nie wiem, czy to oznacza. Dzień dobry, tutaj doktor Pęksa, niegdyś z historii prawa. No proszę bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Ja mam takie jedno krótkie pytanie do pana kolegi prelegenta, bo ja wprawdzie nie jestem konstytucjonalistą i też jak gdyby wiek XX to jest już taki moment, kiedy już to wykracza poza moje zainteresowania. Natomiast mam takie pytanie o pewne odniesienia historyczne. Ja wiem, że do lat dwudziestolecia międzywojennego to na przykład książki Ademara Esmena były jednym z takich fundamentalnych dzieł, ale chciałem sięgnąć trochę bardziej w przeszłość, do XIX wieku. Wtedy popularna także na ziemiach polskich, na przykład w Księstwie Warszawskim czy w Wolnym Mieście Krakowie doktryna, powiedzmy prawno-ustrojowa wzorowana na francuskim, rozróżniała na przykład materię ustawodawczą na takie dwie dziedziny, na jurisdictio i gubernaculum i nawet we francuskich źródłach używano tych łacińskich terminów. Mam takie krótkie pytanie. Czy echo takich właśnie rozważań sięgających tak daleko w przeszłość, co jak gdyby się trochę kłóci z takim, można powiedzieć, potocznym odbiorem doktryny, czym się powinna zajmować władza prawodawcza i w czyich rękach powinno być prawodawstwo, czy echa tego jeszcze są obecne już w dwudziestowiecznej francuskiej doktrynie ustrojowej, zwłaszcza tej z okresu Piątej Republiki? To dziękuję bardzo. Konstytucja Piątej Republiki wprowadziła w ogóle rewolucję, jeśli chodzi o system źródeł prawa, wprowadzając przynajmniej formalnie domniemanie kompetencji prawotwórczej na rzecz rządu, co wówczas uważano za konstrukcję niesłychaną, ustawodawstwo bez ustawodawcy i tak dalej. Z czasem to się zmieniło w ten sposób, że jednak
no, parlament stanowi normy bardziej ogólne, a aktami reglamentacyjnymi doszczegółowiana to. Natomiast i owszem, zarówno na początku XX wieku, jak i w zasadzie do teraz są pewne takie relikty tych rozwiązań XIX-wiecznych. Mianowicie w dwudziestoleciu międzywojennym, ale chyba też wcześniej, w tej chwili nie dam sobie za to głowy uciąć, na przykład uważano, że mimo że to parlamentowi przynależy władza ustawodawcza, to wszystkie regulacje dotyczące na przykład kolonii przynależały rządowi. I z tego względu, że no, nie wiązało się to bezpośrednio, prawda, z prawami i wolnościami Francuzów w metropolii, ale też ze względu na dosyć duży zakres materii do uregulowania i stale powiększające się sfery życia społecznego, które wymagały regulacji. Do tej pory zresztą jest pewien taki relikt, jeśli chodzi o system źródeł prawa we Francji, gdzie to są tak zwane règlement de police, gdzie rząd wydaje pewne uregulowania, na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach, które nie mają żadnej tak naprawdę podstawy konstytucyjnej do ich wydawania, a ta praktyka jest utrzymywana tylko i wyłącznie przez to, że jest akceptowana w orzecznictwie Rady Stanu. Ja kiedyś parę lat temu dotarłem do takiej książki, ponad 500 czy 600 stron miała, autorka właśnie analizowała koncepcję i naturę prawną tych reglementów policji. Nie znalazła konstytucyjnych postaw do wydawania tego typu regulacji przez rząd. Są to jakieś takie kompetencje samoistne, wywodzące się właśnie gdzieś z drugiej połowy XIX wieku, kiedy uważano, że no, ze względu, jeżeli pojawiają się nowe zakresy życia społecznego do uregulowania, a nie dotyczy to bezpośrednio praw i wolności, no to można to przekazać rządowi, ponieważ jest to o wiele bardziej sprawne w działaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No i prosiłbym o zgłaszanie się do dyskusji, bo ja tutaj przeglądam, ale w tym momencie zgłoszeń nie widzę. To tak może dla zachęty, no to jest jednak temat dla konstytucjonalistów bardziej niż dla teoretyków prawa, a my tutaj wielu. O, pan profesor Tuleja się zgłasza. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja ośmielony tym, że słuchający tego wykładu znawcy prawa i doktryny i orzecznictwa francuskiego się nie odzywają, więc postanowiłem się odezwać, chociaż jak mówię, słuchałem z bardzo dużym zainteresowaniem, bo to wszystko są dla mnie rzeczy nowe. Ja mam takie pytanie bardziej ogólne, no bo jak mówię, nie śmiem zadać pytań szczegółowych. Bardzo mi się podobał to wystąpienie pana doktora Krzemińskiego, natomiast pytanie dotyczyłoby tej kwestii odstąpienia od utrwalonego poglądu, bo powstaje pytanie, czy takie orzeczenie, które odstępuje od jakiegoś utrwalonego poglądu, no ma jakieś ograniczenia co do takiej swojej mocy oddziaływania, to po pierwsze, na przykład w konflikcie między poszczególnymi organami władzy sądowniczej, jeżeli jest jakiś utrwalony pogląd i nagle w jednym orzeczeniu się od niego odstępuje. Po drugie, i to mnie nawet bardziej interesuje, czy wyobraża pan sobie, panie doktorze, taką sytuację, w której powiedzmy sobie na tle tożsamych przedmiotów rozważać, na przykład bardzo podobnych albo tożsamych przepisów kontrolowanych przez Radę Konstytucyjną, doszłoby do takiej zmiany poglądu. Bo to jest w ogóle taki generalny problem sądownictwa konstytucyjnego, które z jednej strony, jeżeli coś rozstrzyga i rozstrzyga jakąś taką kwestię, powiedzmy sobie dyskusyjną, no to można tak powiedzieć, poprzez orzecznictwo, swoje orzeczenie przesądza coś w sposób ostateczny i to
wtedy to rozstrzyga i utrwala i petryfikuje. No a potem pojawia się pytanie, czy jeżeli się zmienią warunki, albo zmienią się poglądy, albo zmienią się sędziowie, to czy takie odstąpienie jest możliwe? Ja sobie przypominam takie orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał orzekał o zgodności z konstytucją przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zapadło orzeczenie o niekonstytucyjności przepisów, została odroczona utrata mocy obowiązującej tych przepisów. One potem w końcu przestały obowiązywać. Ustawodawca uchwalił takie samo przepisy o takiej samej treści. I argumentował to w ten sposób, że Trybunał Konstytucyjny do tych spółdzielni mieszkaniowych zastosował całe instrumentarium konstytucyjne dotyczące prawa własności. Tymczasem przepisy, które były oceniane, regulowały tak naprawdę pewne skutki wychodzenia spółdzielni mieszkaniowych z okresu komunistycznego. Że nie da się do spółdzielni mieszkaniowych jako pewnych tworów ugruntowanych w ustawie z 1982 roku stosować gwarancji dotyczących prawa własności z konstytucji. Potem była taka sprawa drugi raz w Trybunale. Ona się skończyła szczęśliwie umorzeniem, ale nie zdradzając tajemnicy narady, mogę bardzo powiedzieć, że gdyby Trybunał orzekał w tamtej sprawie, to prawdopodobnie byłoby tak, że praktycznie w oparciu o tak samo brzmiący przepis, tylko oczywiście inną jednostkę redakcyjną, wydałby orzeczenie diametralnie odmienne. No i tu się pojawia pytanie, czy Rada Konstytucyjna w ogóle mogłaby, jaki jest margines odstępowania od tak zwanych utrwalonych poglądów w orzecznictwie. Dziękuję. Panie profesorze, Rada Konstytucyjna odstępowała od swoich poglądów nieraz. Natomiast to, co robi w tym roku, bo to jest drugie takie dosyć kontrowersyjne orzeczenie, troszeczkę prowadzi do rozchwiania spójności orzecznictwa i to we wszystkich pionach sądownictwa francuskiego. Z tego względu, że dotychczas to wręcz niektórzy mówili, że to było bardzo nudne, jeśli chodzi właśnie o to wzajemne respektowanie swojego orzecznictwa, sięganie, inspirowanie się, bo przecież na przykład Rada Konstytucyjna przejęła od Rady Stanu tą kategorię zaliczoną do bloku konstytucyjności, znaczy zaliczoną do aktów, do norm wyższego rzędu ogólnych zasad prawa uznanych przez ustawy republiki. I tak samo również Rada Konstytucyjna tutaj na gruncie tej materii, której dotyczyła ta ostatnia decyzja, sięgała też do orzecznictwa Rady Stanu, jeśli chodzi właśnie o naturę prawną ordonansów, które nie zostały zatwierdzone przez parlament i konserwowały tą swoją naturę aktów administracyjnych pochodzących od władzy wykonawczej. Natomiast w tym roku Rada Konstytucyjna po pierwsze wda to orzeczenie, które może prowadzić do dosyć dużych perturbacji, bo tak jak już powiedziałem, już raz się zdarzyło, że Rada Stanu nie przekazała pytania priorytetowego, czyli coś pośredniego pomiędzy naszą skargą konstytucyjną a pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, właśnie wskazując na pogląd przeciwny niż ten wyrażony przez Radę Konstytucyjną. A jeszcze wcześniej w marcu Rada Konstytucyjna wydała takie orzeczenie, które było bardzo krytykowane, które stwierdziło konstytucyjność pewnej ustawy, co do której ewidentnie przekroczono konstytucyjny termin w trakcie jej procedowania, a Rada Konstytucyjna poświęciła temu jeden pasus, że to niczemu nie szkodzi. Więc coś się dziwnego dzieje z tą Radą Konstytucyjną we Francji. Mam wrażenie, że troszeczkę traci ona swój autorytet, przynajmniej jeśli chodzi o pewien ton, wydźwięk publikacji w ramach doktryny. Jeśli chodzi o regulacje dotyczące Rady Konstytucyjnej, nie ma takich jak u nas, żeby odstąpić od jakiegoś poglądu, zbiera się w większym składzie, bo ona zawsze orzeka w tym samym składzie.
Nie ma też jakichś reguł, co do których można by było powiedzieć, że Rada Konstytucyjna wtedy, a wtedy może odstąpić od wcześniej wyrażonego poglądu. Ona do tej pory miała tak bardzo wysoki autorytet, że po prostu no, przyjmowano to, ewentualnie komentowano przez jakiś czas, ale te poglądy wyrażone przez Radę Konstytucyjną były przyjmowane przez pozostałe organy sądownicze. No, w tej chwili wydaje się, że mamy sytuację no, bez precedensu, ponieważ Rada Stanu zaczyna kwestionować ten, to znaczy po pierwsze Rada Konstytucyjna odstąpiła od wspólnego, jednolitego orzecznictwa, a po drugie Rada Stanu się temu sprzeciwia. Do czego to doprowadzi? No trudno powiedzieć, bo no, to jest sytuacja bez precedensu. A jeszcze jedno chciałbym dodać. To jest taka pewna specyfika francuska, z tego względu, że no, Rada Konstytucyjna jest tak naprawdę taką bardzo młodszą siostrą Rady Stanu. Rada Stanu funkcjonuje od ponad 200 lat i jest bardzo przywiązana do pewnych wypracowanych standardów, pewnych innych linii orzeczniczych, cieszy się też bardzo dużym autorytetem. No, Rada Konstytucyjna tak naprawdę przejmując pewne poglądy ukształtowane w Radzie Stanu, korzystała z dorobku Rady Stanu. Więc trudno powiedzieć, że na gruncie francuskim, że to te piony sądownictwa powszechnego i administracyjnego inspirują się orzecznictwem Rady Konstytucyjnej jako Sądu Konstytucyjnego. Tutaj w dużej mierze Rada Konstytucyjna tak naprawdę inspirowała się orzecznictwem Rady Stanu. To też jest dosyć istotna kwestia właśnie, jeśli chodzi o ten być może rodzący się konflikt w orzecznictwie na gruncie odstąpienia od dotychczas jednolitego i oczywistego dla wszystkich poglądu. Dobrze, to teraz w takim razie dziękuję bardzo za odpowiedź. No i prosiłbym Państwa o kolejne pytanie. No ja przepraszam bardzo, że tak. Mam nadzieję, że jakieś pytania jeszcze jakieś osoby zgłoszą się do dyskusji, ale nie wiem, chyba nie jestem za dobrym moderatorem, bo jakoś nie jestem w stanie Państwa przekonać. No to nic, no to w takim razie, panie doktorze, bardzo dziękujemy. Profesor Mikuli się zgłasza. A, profesor Mikuli się. Tak. Przepraszam. Proszę bardzo, panie profesorze. Ja chciałem, nie wiem, czy mnie słychać w tej chwili. Świetnie. Chciałem kontynuować tą sprawę tej regulacji, bo nie do końca zrozumiałem tego ruchu drogowego przez rząd, czy wydawania jakichś aktów prawnych związanych z ruchem drogowym w kontekście tej wypowiedzi po pytaniu pana doktora Pęksy. No bo jeżeli te kwestie nie są zastrzeżone do ustawodawstwa, ja wiem, że się to oczywiście zmieniało w wyniku orzecznictwa Rady Konstytucyjnej i praktyki, ale przecież to jest zgodne z tym właśnie domniemaniem prawotwórstwa rządowego, tak? Czy tutaj jest coś innego w tym zakresie? Jest jakaś tutaj regulacja, która by pozwalała parlamentowi tutaj wkraczać, bo jeżeli patrzymy na literę konstytucji, to by byłoby zgodne z tym, prawda, z tym domniemaniem kompetencji prawotwórczych na rzecz rządu. Tak, tak patrząc od strony uregulowań konstytucyjnych, jeśli chodzi o samą konstrukcję domniemania kompetencji na rzecz rządu, mogłoby tak wyglądać. Natomiast problem polega na tym, że te reglementy policji wkraczają w sferę konstytucyjnych praw i wolności, czyli na przykład ograniczają swobodę poruszania się, tam mogą nakładać pewne sankcje, a to już jest domena ustawowa. A mimo to zarówno Rada Konstytucyjna, jak i Rada Stanu no,
akceptują taką działalność prawotwórczą. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. No i ponawiam prośbę o zgłaszanie się Państwa do dyskusji. Może ja się zgłoszę, jeżeli się nie zgłasza. Z takim bardzo krótkim pytaniem, mianowicie teraz takim nośnym tematem na Zachodzie jest temat dotyczący niekonstytucyjnych zmian konstytucji. I moje pytanie jest takie, czy to orzeczenie i właśnie te rozważania, które tutaj usłyszeliśmy wokół artykułu 38, czy one też właśnie pojawiają się w tej literaturze, czy bardziej w prasie chyba, tak, jeżeli to jest taka dyskusja, która jeszcze do literatury właśnie nie przeszła. Czy one też pojawiają się właśnie w takim kontekście, że to było orzeczenie, które w jakimś zakresie zmodyfikowało ten artykuł 38 i że właśnie po tym orzeczeniu no, przepis został jakby zmieniony w sposób niekonstytucyjny, czy też właśnie ten wątek niekonstytucyjnej zmiany konstytucji w kontekście tego orzeczenia tam się nie pojawia we Francji. Ja zacznę od pewnej anegdotki. Gdy na parę dni przed obroną mojej pracy magisterskiej, która właśnie dotyczyła działalności Rady Konstytucyjnej, spotkałem się z moim promotorem, profesorem Sarneckim. Tam porozmawialiśmy troszeczkę na temat meritum pracy, natomiast i w pewnym momencie profesor powiedział, mam jeszcze jedną taką kwestię, po czym nabrał powietrza i powiedział, ach, musimy mieć jednak o czym rozmawiać na obronie. No ja nie przespałem całej nocy przed obroną, bo nie wiedziałem, o co chodzi. No i właśnie to pytanie dotyczyło kwestii, na ile Rada Konstytucyjna jest sądem konstytucyjnym, a na ile jest współtwórcą treści norm konstytucyjnych. No i właśnie na gruncie tej decyzji 28 maja 2020 roku wydaje mi się, że słusznie podnoszone są właśnie te argumenty, że Rada Konstytucyjna no, stworzyła nową, nawet nie tyle dodała jakąś treść, czy uszczegółowiła konstytucję, ale usunęła pewną regulację, która była całkiem niedawno do tej konstytucji dodana, czyli ten wymóg bezpośredniego, wyraźnego zatwierdzenia ordonansów ustawą. I pozbawiła tak naprawdę tą procedurę jakiegokolwiek znaczenia prawnego. Więc tak, jak najbardziej, jest tutaj dosyć szeroka dyskusja i ten argument jest jednym z pierwszych podnoszonych, że Rada Konstytucyjna tak naprawdę wyrażając ten swój nowy pogląd, doprowadziła do utraty jakiegokolwiek znaczenia prawnego części przepisu artykułu 38 Konstytucji. No i pojawia się również pytanie, no, na ile ona jest w ogóle władna w ten sposób działać. Tutaj jest też pewien problem polegający na tym, że struktura francuskich orzeczeń jest zupełnie inna niż struktura orzeczeń w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o orzeczenia Rady Konstytucyjnej czy Rady Stanu. Te motywy decyzji, ta konstrukcja jest bardzo podobna, jeśli chodzi o sposób redagowania do motywów wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo tak naprawdę ta struktura jest wzorowana na orzeczeniach francuskich. Natomiast te motywy są bardzo enigmatyczne, bardzo skąpe. Te decyzje Rady Konstytucyjnej bardzo często zawierają się na jednej, dwóch stron, łącznie z motywami. Od pewnego czasu pojawiła się praktyka dodawania takich oficjalnych komentarzy do decyzji przez Radę Konstytucyjną, ale dalej jednak te motywy są takie bardzo, bardzo enigmatyczne.
I tutaj Rada Konstytucyjna, wyrażając taki albo inny pogląd, bardzo często nie daje wprost wyjaśnień, dlaczego tak, a nie inaczej procedowała. I tak jest też w tym przypadku. Rada Konstytucyjna w tym oficjalnym komentarzu wskazała, że ona zdaje sobie z tego sprawę, że odstąpiła od ugruntowanego poglądu, ale nie powiedziała dlaczego. I za to jest krytykowana. Tutaj może ja bym tylko tak ad vocem dodał, że zrozumiałem, że jest krytykowana za to, że nie powiedziała dlaczego, ale tak z teoretycznego punktu widzenia to ostatnio często teoretycy prawa doradzają sędziom, żeby byli bardzo powściągliwi i raczej ukrywali motywy pewnych decyzji, no bo jak tu jeden z uczestników naszego spotkania napisał, pewne widma krążą po Europie, więc czasami może lepiej nie powiedzieć, jakie są motywy. Ja się zupełnie nie znam na praktyce orzeczniczej tej Rady Konstytucyjnej. Nie wiem, czy te orzeczenia są uzasadniane w jakiś bardziej rozbudowany czy mniej rozbudowany sposób, ale nie wydaje mi się takie to zupełnie głupie. No być może nie mieli nic ciekawszego do powiedzenia niż to, co powiedzieli. Nie wiem, co pan, panie Marcinie, nie wiem, uważa. Znaczy, no, na początku Rada Konstytucyjna nie wydawała nawet takich oficjalnych komentarzy. To były bardzo, bardzo suche tej decyzje, gdzie w motywach wskazywano podstawę prawną i treść kontrolowanych przepisów. Akurat jeśli chodzi o praktykę, to we Francji, mimo że no, zakres motywowania tych decyzji jest o wiele węższy niż u nas czy w Niemczech, to mimo wszystko Rada Konstytucyjna coraz bardziej otwiera się, jeśli chodzi o te motywy. Natomiast no, dalej, w dalszym ciągu, no, nie ma takiego zwyczaju pełnego uzasadniania, zwłaszcza takich dosyć przełomowych swoich decyzji, gdzie odstępuje od wcześniej ugruntowanej linii orzeczniczej. Nie wiem, z czego to wynika. Nie chcę tutaj przytaczać no, pewnych złośliwości, które pojawiają się pod adresem Rady Konstytucyjnej, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek jej członków. No, trudno mi powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej Rada działa. Być może to wynika też z tego, że Rada Konstytucyjna jest przyzwyczajona do tego, że jednak cieszy się dosyć dużym autorytetem i to, co powie, jest zawsze traktowane, być może trochę komentowane, czasem krytyczne, ale jednak przyjmowanie. Zresztą w potocznej mowie w prasie członków Rady Konstytucyjnej się określa jako staż, czyli mędrców z ulicy Montpensier. Być może brak nawyku do takiego komunikowania się z opinią publiczną, ale też szczerze mówiąc, jeśli chodzi o komentarze zarówno doktryny, jak i prasowe, nie ma jakiegoś takiego nacisku we Francji na poszerzenie zakresu tych motywów. Ja tutaj, przepraszam, chciałbym tylko zwrócić uwagę, na czacie profesor Tuleja napisał taką ciekawą informację. Może panie profesorze, by pan nam ją wypowiedział, że tak powiem. Proszę bardzo. Właśnie a propos tego, o czym mówił pan doktor przed chwilą, to ja 2 lata temu będę na takiej konferencji polsko-niemiecko-francuskiej poświęconej stanowisku konstytucyjnemu. Słyszałem taki pogląd, jak mówię, no nie znam absolutnie się na tym, jak to w praktyce mogłoby wyglądać. Ale pogląd wypowiedziany przez takiego profesora, no, zajmującego się właśnie bardzo intensywnie Radą Konstytucyjną, Mathieu Dissan, on jest, zdaje się, z Aix-en-Provence, który mówił, że te komunikaty to są wydawane i redagowane przez sekretarza Rady. Czyli to nie sędziowie wydają te komunikaty, tylko właśnie sekretarz Rady to opracowuje. One mają podobno bardzo duże znaczenie dla sądów, bo one tak naprawdę są interpretacją tego, co Rada powiedziała, i niejednokrotnie no, dopiero z tych komunikatów można wywnioskować jakoś bardziej konkretnie
o co w uzasadnieniu Judykatu chodziło. No i to w trakcie dyskusji, jak on taką informację podał, to było to bardzo różnie komentowane, między innymi z punktu widzenia no, niezależności samej Rady, to znaczy, że jakąś istotną rolę w, taką, powiedzmy sobie, wykładniczą odgrywa podmiot, który nie jest sędzią, tylko jest urzędnikiem tej Rady. Nie wiem, czy pan Marcin, panie Marcinie, to spotkał się z takim kwestią, ale jak mówię, mnie to wtedy bardzo zaintrygowało. Mnie się wydaje, nie wiem, bo jak mówię, no dla mnie to też co, to ja to tak bardziej przypuszczam, że to oczywiście wynika też ze sposobów, w jaki, no przede wszystkim ze składu tej Rady, prawda? To znaczy, no jeżeli tam znajdują się byli politycy, jeżeli to inny jest sposób, w ogóle tradycja pewna funkcjonowania tej Rady, no to trudno oczekiwać, że ona nagle zacznie wydawać takie wyroki z uzasadnieniami na sto kilkadziesiąt stron, jak robi to na przykład niemiecki Trybunał, prawda? Ale ta informacja o tych komunikatach dla mnie była bardzo, bardzo ciekawa i taka, no, że tak powiem, intrygująca i dyskusyjna. Szczerze mówiąc, jak zacząłem się zajmować w ogóle problematyką francuskiego sądownictwa konstytucyjnego, to byłem zaskoczony właśnie tą skąpością uzasadnień decyzji Rady. Z początku zresztą to wyglądało w ten sposób, że jakby to była jakaś celowa praktyka, gdzie Rada Konstytucyjna zakreśla pewne ramy, natomiast oddaje głos przedstawicielom doktryny, no i bardzo często na stronie Rady też były zamieszczane pewne komentarze pisane przez różnych profesorów. Później się pojawiły właśnie te oficjalne komentarze do decyzji Rady. Trudno mi powiedzieć, na ile tam jest ryzyko, znaczy może inaczej. No, musielibyśmy być idealistami, żeby zakładać, że zawsze w uzasadnieniu orzeczenia znajdą się rzeczywiste motywy podjęcia takiego, a nie innego orzeczenia. Jednak no, tajemnica narady, tajemnica związana z przygotowywaniem orzeczenia, pewien zakres motywów zawsze skrywa przed szerszą publiką. Natomiast trudno mi powiedzieć co do tego, na ile rzeczywiste motywacje stojące za podjęciem takiej innej decyzji Rady Konstytucyjnej później przekładają się na te komunikaty, znaczy oficjalne komentarze zamieszczane na stronie Rady Konstytucyjnej. Przypuszczam, że no, gdyby one nie były zgodne z intencjami Rady, no to taka osoba redagująca straciłaby swoje stanowisko, bo nie sądzę, żeby to ona dyrygowała członkami Rady. Nie mam takiego rozeznania, nie spotkałem się też z wypowiedziami członków Rady, którzy byli gdzieś w obrębie prasy, komentowali, zresztą byłoby to dziwne właśnie tak naprawdę naruszając tą tajemnicę Narady. Jeśli chodzi o tą decyzję z 28 maja, to komentatorzy wskazują na to, że w tym oficjalnym komunikacie, oficjalnych motywach, znaczy przepraszam, w oficjalnym komentarzu próbowano stonować wydźwięk samej decyzji właśnie w trybie bardziej koncyliacyjnym, adresowanym głównie do Rady Stanu, gdzie tam zaproponowano taką właśnie koncepcję, że to, że ten ordonans niezatwierdzony po upływie terminu według Rady jednak staje się aktem ustawodawczym, nie pozbawia Rady Stanu możliwości kontroli tego ordonansu ze względu na inne przesłanki niż te, które przynależą do kompetencji Rady Konstytucyjnej. Więc to może być też taki element właśnie no, tonowania pewnych mogących się rodzić konfliktów czy sprzeczności, pewien element takiej dyplomacji orzeczniczej prowadzonej przez Radę Konstytucyjną. Natomiast no,
jeszcze raz powtórzę, nie wiem, czy na ile, w jakim zakresie treść tych oficjalnych komentarzy pokrywa się z rzeczywistymi motywami, które stały za podjęciem takiej, a nie innej decyzji przez Radę. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź, a ja jeszcze w oczekiwaniu na zgłoszenia, no bo tej listy jeszcze nie zamykamy, chciałbym oddać na chwilę głos naszej pani kierownik, pani profesor Kloczak-Wątor. Mogę cię, Moniko, prosić, jakbyś mogła powiedzieć o tych naszych jeszcze kolejnych spotkaniach, tak jak się znamy. No tak, tak, to w takim razie myślałam, że tak na zakończenie, ale w międzyczasie zaproszę Państwa na spotkanie kolejne, o którym wspominałam w mailu. Mam nadzieję, że wszyscy z Państwa na tej liście mailingowej są. Jeżeli kogoś nie ma, jeżeli ktoś nie dostaje tych maili, to zapraszam i proszę o przesłanie swojego adresu mailowego. Natomiast zapraszam właśnie za 2 tygodnie na seminarium z profesorem Wojciechem Sadurskim Anatomia polskiego kryzysu konstytucyjnego, demokracja nieliberalna czy populistyczny autorytaryzm. Tak wyjątkowo będziemy się łączyć o godzinie 12, dlatego że profesor będzie się z nami łączył z Sydney, więc u niego o tej porze jest chyba, zdaje się, że godzina 3 w nocy. I stąd właśnie tak dosyć nietypowo będzie ono o godzinie 12, czyli w samo południe. No i serdecznie Państwa oczywiście zapraszam. Dobrze, ja się oczywiście przyłączam do zaproszenia. A w międzyczasie taktyka okazała się dobra, bo mamy zgłoszenie do dyskusji. Proszę bardzo, oddaję głos pani doktor Katarzynie Kubuj, która się zgłosiła. Dobry wieczór. Czy mnie słychać? Tak. Tak, przepraszam, bo ja mam problemy techniczne i dlatego tak dopytuję. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałam wystąpienia pana doktora. Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że tematyka francuska jest mi bliska. Tym bardziej te kwestie aktualne są niezmiernie interesujące, a ostatnio jakoś mniej to śledziłam. Interesują mnie bardzo motywy, które kierowały sędziami Rady Konstytucyjnej, ale na ten temat już się tutaj pan wypowiedział i w zasadzie nie do końca wiemy, co takiego się wydarzyło, że Rada Konstytucyjna odeszła od dotychczasowego stanowiska w sprawie ordonansów, ponieważ z tego, co też już tutaj usłyszeliśmy, jest to drugie orzeczenie i tutaj się chciałam upewnić, czy to też jest drugie, które dotyczy ordonansów, czy drugie, które w ogóle dotyczy odejścia od jakiejś linii orzeczniczej. Rzeczywiście jest to dość zaskakujące rozstrzygnięcie Rady, biorąc pod uwagę, że konstytucja czy nowelizacja w 2008 roku zdecydowanie wzmocniła parlament, to tutaj mamy do czynienia z odmienną interpretacją, a mianowicie wzmocnieniem pozycji rządu jednak i prawodawstwa rządowego. No ale jeśli nie znamy motywów, to trudno nam tutaj dywagować. Natomiast jeśli chodzi o, odniosłabym się jeszcze tutaj do kwestii tych tylko uzasadnień wydawanych przez Biuro Rady Konstytucyjnej. Rzeczywiście od pewnego czasu te decyzje Rady Konstytucyjnej, które są dość skąpe w porównaniu z polskimi czy choćby niemieckimi orzeczeniami, uzasadnieniami i mają taką dość trudną chyba w odbiorze konstrukcję. Czasem trzeba się przedzierać przez myśli w nich wyrażone i dlatego te wyjaśnienia, jakie od jakiegoś czasu się pojawiają, mają istotne znaczenie, bo w pewnym sensie przekładają na bardziej zrozumiały język te motywy Rady Konstytucyjnej, ale czasem takie można też odnieść wrażenie, przynajmniej w tych orzeczeniach, które ja w jakimś okresie badałam, że też są niejako odpowiedzią na zarzuty albo na właśnie kontrowersje, które wynikły na skutek pewnego niedopowiedzenia albo jakiejś niejasności
wydanej decyzji. I tak się zastanawiam nad tym, może to też trochę wynikać z tego, nie mówię, że w tym orzeczeniu, bo ta myśl dotycząca ordynansów wydaje się dość jednak przemyślana i nie jest dziełem przypadku, ale czasem pewne sformułowania są wydane w sposób mało zrozumiały i dlatego po tym momencie wydania decyzji, gdzie Rada Konstytucyjna zresztą obraduje w dość krótkim czasie i ma 30-dniowy termin na wydanie takiego orzeczenia, czasem krótszy nawet, czasem te uzasadnienia Biura Rady Konstytucyjnej w zasadzie mają na celu prostowanie pewnych, można powiedzieć, błędów albo niedopowiedzeń, jakie powstają w tym orzecznictwie Rady Konstytucyjnej. Ale rzeczywiście interesowałoby mnie, jak rozumiem, jak usłyszałam, nie ma pan wiedzy na ten temat, co spowodowało, że akurat Rada Konstytucyjna zajęła takie stanowisko w tej sprawie, takie uzasadnienie nie tyle już tylko czysto prawnicze, ale też jakieś, no można powiedzieć, w cudzysłowie polityczne. Dziękuję bardzo. Pani doktor, bardzo się bałem tego pytania, bo oczywiście wiem, że pani doktor się specjalizuje w podobnej tematyce. No, tak jak powiedziałem, Rada Konstytucyjna w tej oficjalnej komentarzu powiedziała tylko tyle, że zdaje sobie z tego sprawę, że odstępuje od ugruntowanej linii orzeczniczej i w jakiś tam sposób moderowała swoje stanowisko, co by wpisywało się właśnie w to, o czym mówiła pani doktor, w to rozwiązanie wątpliwości czy rozwiększanie pewnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą kontrowersyjną decyzję Rady Konstytucyjnej z tego roku, to jest decyzja, tej chwili sobie znalazłem, z 26 marca 2020 roku. I ona dotyczyła kontroli ustawy organicznej. Rada Konstytucyjna kontroluje ustawy organiczne z urzędu i tam problem był natury proceduralnej, mianowicie zgodnie z Konstytucją projekt ustawy organicznej nie może być poddany debacie w Zgromadzeniu Narodowym wcześniej niż po upływie 15 dni od daty jego wniesienia. Natomiast ten projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 18 marca, a został poddany, przepraszam, nie zgromadzenia, tylko do Senatu został wniesiony, został poddany pod głosowanie w Senacie już następnego dnia, więc ewidentnie ten termin 15-dniowy nie został zachowany. Natomiast Rada Konstytucyjna załatwiła tą kwestię jednym zdaniem, mówiąc o tym, że z uwagi na szczególne okoliczności sprawy nie ma powodu, aby uważać, że ustawa organiczna została przyjęta z naruszeniem zasad proceduralnych przewidzianych w artykule 46 Konstytucji. Koniec, kropka. No, mamy tutaj chyba taką sytuację czarne-białe. Był zachowany termin, nie był zachowany termin. Ewidentnie termin nie został zachowany. Została naruszona norma konstytucyjna, a Rada Konstytucyjna powiedziała, no została naruszona, ale ze względu na szczególne okoliczności sprawy to nie szkodzi. No i właśnie to jest właśnie przykład takiej bardzo dziwnej dla nas praktyki Rady Konstytucyjnej, nieuzasadnienia głębszego swoich decyzji. No, można się tylko domyśleć, że Rada Konstytucyjna miała na myśli tą szczególną sytuację związaną z koronawirusem. Ale tak naprawdę ta ustawa organiczna dotyczyła też samej Rady Konstytucyjnej i dotyczyła przedłużenia terminów w przekazywaniu tych właśnie pytań priorytetowych przez Sąd Kasacyjny i przez Radę Stanu. Jak czytałem, tak naprawdę ta ustawa nie była potrzebna, bo tam mimo tych obostrzeń epidemiologicznych zarówno w jednym, jak i w drugim organie były dyżury i spokojnie można było to załatwić w normalnych terminach. Natomiast no, komentarze były takie, że no, Rada Konstytucyjna, ci bardziej
bardziej względne komentarze były takie, że Rada Konstytucyjna nawiązała do takiej rozwijanej w orzecznictwie francuskich sądów administracyjnej teorii szczególnych okoliczności, ale ta teoria szczególnych okoliczności dotyczy działań egzekutywy. Natomiast ci mniej delikatni komentatorzy mówili, że Rada Konstytucyjna po prostu tak sobie orzekła, bo tak było wygodniej, jeśli chodzi o organizację jej własnej pracy i korzystanie z jej kompetencji. Dziękuję ślicznie i pozwolę sobie już po raz ostatni poprosić osoby, które przepraszam, chciałyby zabrać głos o zgłoszenie do dyskusji. Dobrze, ponieważ zgłoszeń nie widzę, to chciałbym w naszym imieniu bardzo panu doktorowi podziękować za zainteresujący referat. Dużo żeśmy się dowiedzieli rzeczy, o których no przynajmniej ja mówię za siebie, jako teoretyk prawa nie miałem pojęcia. Dziękuję wszystkim państwu za udział. Dziękuję bardzo dyskutantom i osobom zadającym pytania. No i życzę państwu wszystkiego dobrego, no bo dzisiaj 1 października w nowym roku akademickim. I tak jak mówiła pani profesor Florczak-Wątrok, serdecznie zapraszamy również na nasze kolejne seminaria, które będą ogłaszane tak jak dotychczas. Będą państwo, czyli na stronie Facebooka, na stronie CISP-u, na stronie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, no a także ci z państwa, którzy byli łaskawi uczestniczyć w naszym seminarium, będą otrzymywali informacje mailowe. Także dziękuję wszystkim państwu. No i bardzo przepraszam za moje takie, a nie inne moderowanie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Kłaniam się do widzenia. Widzenia państwu. Bardzo dziękujemy za udział. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.